A dzisiaj Nocta Macro The Legend, zestawy promocyjne, jak wiecie, do obu wersji, które są ze słuchawkami, jedna jest z dodatkową sondą i baterią, pojawił się zestaw Advantage. Ciekawy zestaw akcesoriów, dzisiaj pokażę, jak on wygląda, ale do tej wersji tańszej, za 3500 zł z kawałkiem, dodawany jest teraz promocyjnie pinpointer, czyli dla kogoś, kto startuje w to hobby, to jest ten poprzedni pinpointer Nocta Macro. Ja zaraz z bliska Wam wszystko to wytłumaczę. Jest to fajny zestaw, bo od razu zostajecie gotowe narzędzia do pracy, do poszukiwań. Trzeba sobie dokupić łopatę i macie wszystko. To jest bardzo fajna promocja. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o naszych mediach społecznościowych. Pokażę dzisiaj, co w tych zestawach się znajduje i czy warto to kupić. To sami sobie po prostu ocenicie. W pierwszym zestawie dostajecie taki oto pinpointer Nocta Macro. To jest poprzednia generacja. Tak jak powiedziałem, to jest dość problematyczny pinpointer mimo tych przycisków, ale naprawdę jakościowo, jeśli chodzi o takie tanie pinpointery i podróbki, to jest naprawdę fajna propozycja. Za kilkaset złotych urządzenie naprawdę działające i sprawdzone. Myślę, że jest ok. No i mamy gotowy zestaw. Dokupujemy łopatę do Legenda i możemy chodzić. Zobaczmy, co jest w drugim zestawie, bo drugi zestaw jest o wiele ciekawszy. Dlatego, że drugi zestaw jest już takim typowym startupem, w którym dostajecie pinpointer Pulse Dive. Do 60 metrów wodoodporny, można zmieniać sobie, zobaczcie. Dokupić sobie większą sondę, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Dostajecie do tego pinpointera taką torebkę na znaleziska Nocta Macro z kieszeniami na pas. Dostajecie czapeczkę. Dostajecie taki holster do trzymania na udzie tego pinpointera. Możecie włożyć sobie ten pinpointer i mieć go na udzie. To jest kabura udowa. Tak to można nazwać. I dostaniecie tego oto diggera Nocta Macro. Bardzo fajny startowy zestaw na niezłym wypasie. The Legend jest bardzo fajnym urządzeniem i myślę, że sporo namieszał na rynku swoim pojawieniem się, zwłaszcza na takich czasach, jakie mamy, ciężkich, w kryzysie, gdzie firmy nie prosperują i ciężko się żyje. To naprawdę jest to bardzo fajna oferta, dlatego że dostajecie skompensowany zestaw, z którym możecie wystartować i macie już wiele rzeczy rozwiązanych. Nie musicie kupować po prostu jakichś kolejnych akcesoriów. W zasadzie poza łopatą, którą można kupić w samym supermarkecie, macie wszystko. Ja uważam, że to jest fajna promocja. Mnie to przekonuje. Można kwestionować pewne rzeczy, ale tak naprawdę dostajecie w cenie urządzenia takie dodatki. To obecnie takie promocje to jest duża rzadkość, trzeba o tym pamiętać. I niewiele firm się na to decyduje w takich kryzysowych czasach. Niewiele firm opuszcza sceny, bo nie za bardzo z czego jest opuszczać. Zwłaszcza w Polsce, jak przy tym kursie dolara to się dzieje, to zmienia wszystko. Naprawdę fajny kryzysowy zestaw do Legenda, czyli tak jak powiedziałem, do dużego Legenda z sondą i z baterią. Macie torebkę, macie diggera, macie czapeczkę, macie taki holster, no i przede wszystkim Pulse Dive Pinpointer, który kosztuje ponad 500 zł. W tej wersji dostajecie razem. Do zwykłego dostajecie oczywiście ten zwykły pinpointer, ale myślę, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna oferta i bardzo fajne rozwiązanie na dzisiejsze czasy, jak najbardziej. Myślę, że warto się tym zainteresować.